czas na przepisy. Jako pierwszy koktajl z arbuza. Składniki dla dwóch porcji. Arbuz 450 gram, truskawki 200 gram, lód 6 kostek, jogurt naturalny 2 łyżki, sok z cytryny. Przygotowanie. Z arbuza pozbądź się skórek i pestek. Miąższ pokrój na mniejsze kawałki i umieść w blenderze. Truskawki opuszcz i pozbądź się szypułek. Dodaj je do arbuza. Do blendera dodaj sok z cytryny i jogurt naturalny. Wszystko razem z blendu. Kostki lodu zawiń w ściereczkę i rozpuść za pomocą tłuczka. Dodaj do blendera i wymieszaj. Koktajl rozlej do dwóch szklanek. Koktajl z awokado. Składniki dla jednej porcji. Awokado 1 sztuka, około 140 gram. Banan 1 sztuka. Sok z cytryny. Tręby owsiane. Przygotowanie. Awokado obierz i przełóż do blendera. Wlej sok z cytryny i 100 ml wody. Dodaj otręby i wszystko z blendu. Gotowy koktajl podawaj w szklance. Koktajl z mango. Składniki dla 4 porcji. Mango 1 średnia sztuka. Banan 2 małe sztuki. Lód 150 gram. Liść mięty 20 gram. Brzoskwinie 150 gram. Przygotowanie. Obierz mango ze skórki i oddziel miąższ od pestki. Banana obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Brzoskwinie przekrój na pół i wyjmij z niej pestkę. Umieść owoce w pojemniku do blendera. Dodaj kostki lodu, miętę oraz sok z wyciśniętej mąki i z blendu. Koktajl podawaj w wysokich szklankach. Koktajl z borówek. Składniki dla 3 porcji. Borówka amerykańska 250 gram. Banan 250 gram. Kefir 400 gram. Mielone siemię lniane. Przygotowanie. Umyj borówki, a banana obierz i pokrój drobnie. Za pomocą blendera zmiksuj wszystkie składniki. Dodaj skórkę tartą z jednej cytryny oraz sok z połowy cytryny. Przelej do szklanki i dekoruj świeżą miętą. Koktajl z melona. Składniki dla 4 porcji. Melon miodowy 0,5 kg, banan 2 duże sztuki 300 g, lód 300 g, limonka 50 g. Przygotowanie. Melona przekrój, oczyść z gniazda nasiennego, obierz i pokrój go w kostkę. Banana obierz ze skórki i pokrój na mniejsze kawałki. Owoce umieść w pojemniku do blendera, dodaj kostki lodu, miętę i wyciśnij sok z limonki. Całość zblenduj na gładką masę. Gotowy koktajl podaj w wysokich szklankach. Życzę smacznego i dużo ochłodzenia w te upalne dni. Pozdrawiam, Krychu gotuje.